Dzień dobry. Przed nami jedzie cała mewlutowa rodzina. No nie cała, brakuje córki. Jest żona mewluta, jest syn mewluta i mewlut. I przed nami jest miejsce, w którym stacjonuje teraz mewlut razem ze swoimi pszczołami i właśnie już docieramy. Być może część z Was rozpoznaje charakterystyczny niebieski domek. Chodzi o ten domek na środku, który kiedyś pakowaliśmy. Tak, żeby właśnie tutaj mógł przyjechać i zabrać swoje pszczoły. Miejsce, jak to na mewluta przystało, jest przepiękne. Tak jak Corona Camp było piękne, tak i tu jest pięknie. Zobaczcie. Wschód Turcji. Poezja. I've been listening. Are you all so numb? Do you still pretend? We felt the sunshine. We found the gold. We thought we'd be forever young, but now I know we can't keep floating. We have to fall. This is the beat of broken hearts. Is it all? Z nim się dogadujemy tylko przez translator. Ale tak, mewluta znacie. To jest żona Guli. To jest syn. Emrula. Emrula. Więc to jest cała rodzina. Sister. Your sister is not here. Polonia. Brakuje tylko córki. Sadece kızım kayıp. Sadece kızım. O da Van'da evde. Van'da evdedir. O da evi bekliyor şu anda. Jest w domu Van. Jest w domu. Okej, tamam. Domek ten na pewno pamiętacie, bo to jest ten sam, który był na Corona Campie. I tak Mewlut nam powiedział, że tak jak my podróżujemy groszkiem, to on nie zmienia, on podróżuje swoim domem. A tutaj to wszystkie ule. O, tu jest ten strój. To wszystko przywodzi na myśl bardzo dobre wspomnienia, bo ten strój nas na początku wystraszył, a potem się okazało, że wcale ten strój taki nie jest straszny. Zapytałem, ile jest uli, bo dużo jest. 170 tane, ale dokładnie masz. Obecnie znajduje się tam 170 uli pszczelich. 170. Ja już wam streszczę trochę, bo Mewlut tutaj tłumaczy nam przez Wasko. Miał wcześniej więcej, około 200 uli, ale jest jakaś choroba, która mu te pszczoły niszczy. Podejrzewam, że to jest związane z pestycydami. I teraz te wszystkie ule, które są tu, on będzie to odnawiał. A tym razem nie. Oset. Anıl abi körük yak istersen ya. Hatırladın bunu? Czyli teraz w ogóle Mewlut zmienił technologię, bo wcześniej tutaj było wejście. Teraz są dwa oddzielne. Ale to czego zmieniłeś to wejście? Chodzi o to, że te dwa wejścia są teraz po to, że robi tą samą kolonię, czyli męską, a dopiero potem rozmnaża dalej, żeby próbować wyeliminować skutki tych chorób i żeby je rozmnażać, żeby wrócić do stanu sprzed tego, jak zaczęły chorować, bo teraz ich ma mniej. Coś tu kmini, teraz coś kminią
Nie wiem, co będą robić, ale coś chyba będzie palone i otwierane w środku. O, już idzie w tył. İki anayı da düştü. Bak bir tane bu özel ana. Ha, królowa. Kraliçe. Ja cały czas staję od wejścia i Mavlud mi mówi, nie stawaj od wejścia, bo cię pogryzą. One i tak na mnie siadają. Ja trochę tak nie bardzo się z owadami czuję. Jeszcze jak słyszycie ten bzyk, to już w ogóle. No chyba jak się spokojnie stoi, to nic nie robią. Ten dymek pomaga. Ale ich jest dużo. Nie no, stoimy z profesjonalistą, więc nie ma tutaj żadnej obawy o to, że coś nam się stanie. Jeszcze chyba jest trochę za wcześnie, bo tego miodu jest... A, jest miód. Honey. A, to ich odstresowuje. Ten dymek, co guli... robi to, odstresowuje te pszczoły. Tak, tak, ale zobacz, o tyle... Tyle pszczół naraz. Ja mówię, żeby już może ich nie stresować, ale dymek im pomaga, żeby nie były zestresowane. Nie, oni razem tutaj przy tych pszczołach robią. Na mnie cały czas jakieś pszczoły siadają. Ale nie gryzą. Ale nie gryzą. To jest najważniejsze. Mnie dzisiaj małe palce bolą. Bugün değil parmaklarımız ağrıyor. Tak, bo kurdowie o za te małe paluszki się łapią, a nie za całe ręce. No, no. Today. Melit, kaç senedir Kürtlerin içinde bu oyunu öğrenemedi. Tutaj gra toczy się w ten sposób, jak... Od wielu lat Melin nie dowiedział się o tym produkcie wśród Kurdów. Zapytaj się go, czy tańczy po kurdyjsku. A tańczysz po kurdyjsku? Kurcie, dam se dziurz. Yo, benet mi. Bilmiyorum. Benim kendim Türk'üm, hanım Kürt. Bu yüzden Kürt oyunlarını ben oynamıyorum ama hanım oynuyor. Jestem Turczynką, pani Kurt. Dlatego ja nie gramy w gry kurdyjskie, ale... Nie lubi tak tańczyć. Nie lubi. Ja też nie przypadam. No bo Mevlut nie jest Kurdem. No. Ma żonę Kurdyjkę i już, tak, no. Tak, Gula jest Kurdyjką, Mevlut jest Turkiem. Olarak. Mavlut pokaże ci, jak praktycznie pozyskujemy miód. Czyli będą grawirować. Teraz? No, nie wiem. Zapytaj się. Zapytaj się. Co guzę, guli. Guli. Ale to teraz chcecie zabierać miód z plastrów? Ama şimdi balı peteklerden almak istiyorsun. Okej. Okej. A, okej. Zapytaliśmy się jeszcze, co jest w drugim namiocie. Bo domek domkiem, ale jest drugi. A, to jest magazyn. Magazyn. O Jezu, to jest miodu tyle. A, okej. To jest, to są beczki na miód. Wow. A to w sumie nie wiem, co to jest. Ja bym to powiedział, że to jest na wino. Szarab? Nie, szarab. Się czarywasz? Czarywasz? Honey. Honey? Okej. Honey. Bu bal süzme makinesi. Bunu içine çıta koyuyoruz. Geldi mi? Babam daha detaylı anlatmak için size ürün getirecek şu an. Aaa, gravitasyon. Dobra. To jest gravitacyjnie, żeby miód odtałem. Bu... Okej. Bu bal deposu. Kazanı dinlendiriyoruz, süzüyoruz.
do przechowywania miodu i filtrujemy go. A, okej, okay, tamam. Czyli filtrują... No, szarab. Teraz Mewlut pokaże wszystko, co jak działa. Czyli tak, to jest wanienka do wstępnej obróbki pewnie. Z tej strony mam być. I patrzcie, miłowo. Czyli tak, wstępnie jest łopatka. Sam bonowy. Ale mnie najbardziej zastanawia, jak będzie wyciągał z tych klastrów. A, dobra. Czyli tak, to jest pierwszy moment. A drugi moment grawitacyjnie potem będzie wyciągał z całego klastra. A wszystko wrzucają tutaj, ciekawe. No zaraz zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, co to z tego będzie, bo wtedy on tego nie robił na miejscu, tylko przewoził to razem z pszczołami. A może nie filtrował, nie miał tej maszyny? Nie mam pojęcia. Zaraz dostałem kawałek, żeby spróbować. Żywcem z czymś, nie wiem co to jest. Ale dobre, słodkie jak miód. Bismillahirrahmanirrahim. O, jeszcze dostałem więcej. Jedź. Ciebie. Obracaj, obracaj. Ciebie. Daniel, trzymaj. Gdzie? Ach, mam brudne ręce, połóż na razie. O tam. O. Shit. One moment. No, wszystko jest w miodzie. Nie. Pierwszy raz jem taki miód. Od razu na sile linii. Po prostu sprzęty nie lubią. O, też akurat drin. O. Od razu. Czy to trzeba obkręcać? Okej. Teraz widać już w praktyce, jak miód się osadza na ścianka i spływa do dołu. Ale nie wiem, po co im to potem. Natural. Kiedy jesz, całkowicie pochłania żołądek. Chroni przed infekcjami. To było coś bardzo cennego. Nie musisz go wyrzucać. Możesz jeść bezpośrednio. Czyli te plastry, które robią pszczoły, to się wszystko robi przed chwilą. Tak. Ja jeszcze żuję. Ja też. To jest bardzo zdrowe, bo jest naturalne. I w międzyczasie się dopytaliśmy, dlatego miód jest kręcony w ten sposób, żeby móc potem wykorzystać dalej do produkcji miodu, czyli pszczoły od nowa produkują. Kubalı buradan alıyoruz, buraya koyup, bu ince elekten süzüyoruz burada, bu dolana kadar bekletiyoruz burada, bir gün bekletiyoruz, dinletiyoruz. Ondan sonra tekrar tenekelere dolduruyoruz ballarımızı. Ve yolculuk başlıyor. Bierzemy stąd tupał, kładziemy go tutaj, przesadzamy przez to drobne sito i zostawiamy tutaj, aż się napełni. Śpimy tutaj na łóżku. Następnie ponownie napełniamy nasze winnice puszkami i zaczyna się podróż. To jest, słuchajcie, bardzo dużo pracy. Tak. Wychodzi na to, oni tutaj muszą spać, żeby tego pilnować. Zobaczcie, to są tylko cztery. Kadzio, coś tu się tłucze, a będzie miód spuszczał. Cztery tylko plastry. Cztery takie plastry, cztery takie pojemniczki. Bo Mewlut teraz się stał troszeczkę lingwistą, on się próbuje nauczyć angielskiego. Tak jak na początku samego filmu widzieliście, umie dzień dobry po polsku. To jest bardzo miłe. Ale coraz więcej słów klei też po angielsku, więc my jesteśmy bardzo przeszczęśliwi, że... W tej chwili zrobiliśmy to tylko po to, żeby ci pokazać, ale plastry miodu zwykle ważą około 3 kg.
sumie 44 gangi produkują około 12 kg miodu, a na potrzeby filmu produkujemy około 1 kg i 2 kg miodu, aby pokazać wam to w normalny sposób. Czyli z czterech było 1-2 kg, to zobaczcie, jak to dużo produkują. Dobra, bo tutaj się tyle dzieje, teraz na spokojnie wam wyjaśnimy. To w tym momencie jest 3-4 kg. Po odwirowaniu między 1 a 2 kg, w zależności jak dużo wychodzi z tego. I zobaczcie, płynne złoto jest już w pojemniczku. Süzülmediği zaman böyle içinde mum kırıntıları kalıyor. Bardzo nam... Kiedy mówi filtracja, pozostają w nim okruchy wosku. Tak, i teraz... Czyli teraz. Teraz... W to. Pierwsze, potem idzie w to. To jest bardzo takie... Nawet wącha, czy dobry jest. Mela... Meliden Azel Laboratorium. Tak poznaliśmy Mewluta. Dokładnie w ten sposób. On szedł z tym opakowaniem. Tak to się zaczęło. No. Szedł z tym opakowaniem i teraz znowu ma ten, to samo pozę. Mówi Guli, że to jest jak laboratorium. Tak poznaliśmy Mewluta, jak właśnie przyszedł do nas z takim miodem i dokładnie tak samo trzymał go w ręce. Şubat ayında bize böyle bir ballı gelip aynı şekilde elinde tuttuğunda bunu böyle öğrendim. Nie zmieniła się Czajnanek. Technologia robienia miodu jest trochę inna niż tą, którą widzieliśmy wcześniej, ale Czajdanek pozostał bez zmian. Jest szybko war, jest drewno i za chwilę będzie czaj. Nie z gazu, nie z kuchenki, tylko z piekarnika. Z piekarnika, z samowaru na drewno. Emre, syn Mewluta, pokazał mi, że van jest dom kotów, tych vanów, które mają jedno oko jeśl, drugie mawi, czyli jedno zielone, drugie niebieskie. Cały taki jest wielki dom. Więc tyle rzeczy do zobaczenia, że nie wiem, kiedy wrócimy do Polski. Zobaczcie, z tyłu zachód słońca jest. Bo chodzi z tym wszystkim o to najbardziej, że przez to, że w Pakistanie nie dostaliśmy wizy i 2 tygodnie czekaliśmy na to, żeby ją otrzymać, to ten czas, który chcieliśmy tu przeznaczyć, no bo mamy plan niestety, to nie jest tak, że jak idziecie na wyprawę, jak jesteście podróżnikami zawodowymi, to możecie robić co chcecie. No i ten nasz plan zakładał, że te 2 tygodnie poświęcimy im tutaj nawet dłużej. To znaczy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy będziemy sami z Mewlutem, tak się wstępnie umawialiśmy, a tu się okazało, że jest cała rodzina, więc tak, żeby z każdym porozmawiać, pobyć, każdy chce nam co innego powiedzieć, pokazać, jednak to wymaga bardzo dużo czasu i tak nam jest teraz, no kurczę, jakbyśmy tutaj przykro, bo byśmy chcieli zostać dłużej. Indie, tak jeszcze będzie podsumowanie, jednak nie były aż tak emocjonujące, jak pobyt po prostu tutaj i taka normalna proza życia, nie jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Dla nas chociaż... to jest najlepszy przystanek. Tak. Cała tutaj wschodnia Turcja, którą przyjechaliśmy od granicy z Iranem tu, to co nas spotkało z naszą rodziną kurdyjską przede wszystkim. I teraz tutaj to co się dzieje, to tak wyszło bardzo spontanicznie. Tak. I jutro jeszcze synem Mewluta, bo ta sytuacja jest tak dynamiczna, że się zmieniło wszystko już. No, jesteśmy normalnie ziomkami. Jutro jeszcze zwiedzimy van, pokażemy wam van, bo tu są piękne rzeczy. A... Co? Może wyciągniemy to z Iranu nasze. Koc? Musimy kończyć. Tak. Dlatego... Ale zostaniemy dłużej, ile będziemy mogli, wyciągniemy ten czas do końca, potem będziemy tylko jechać. Wyciśniemy go jak cytrynkę. Wrócimy do Polski, będziemy ledwo żywi, ale coś za coś, no tak to wygląda. I więcej ludzi będzie na herbacie. Thank you, fine, and you? Welcome! Now we say hello.
How are you? Thank you, fine. How are you? Thank you, fine. And you? Fine and tired. And tired? Yeah. Me too. Daniel, zobacz księżyc, jak zza gór wstaje. Moon! Moon! Yeah, it's moon. Full moon. Full moon. Full moon. We say, full moon. In Turkish we say dolunay. Dolunay. Dolunay? Yeah, dolunay in Turkish. Dolunay. Yeah, full moon. Full moon. Dolunay, pamiętajcie. A tu jest zachód słońca. Dojechał Mert z Fatim, jeszcze już się pożegnaliśmy, ale być może chcieli zobaczyć, czy wszystko jest ok. Jemy właśnie miód, który jeszcze kilka... Ile to minęło? Z godzinę temu był zrobiony. Zobaczcie, jak się... Jemy świeżo, ładnie ciągnie. Bo... Trafiliśmy do środka, jest już dosyć chłodno, my jesteśmy na wysokości około 2000 metrów. Dzień tu jest jakieś 30 stopni, w nocy około 10, może mniej. I rozłożyliśmy sobie kolację, tam na zewnątrz zachodzi jakiś posiłek, a to jest tak jakby przystawka. Mevlut to jest podróżnik, nie może się odbyć bez wycieczki. Jedziemy Mevluta Toyotą na ryby. Zobaczcie, jak prowadzi. Nie wiem, gdzie jedziemy w sumie, bo najpierw mieliśmy iść na piechotę na ryby. Teraz całą familią jedziemy gdzieś w inne miejsce na ryby, więc zobaczymy, dokąd dojedziemy. Będziemy łowić ryby przy pięknym mostku jakimś antycznym. Tutaj się rozłożymy. No Mevlut zawsze zna dobrze swoją okolicę. On wie, gdzie zrobić pięknie widokowo nawet taką prostą czynność jak łowienie ryb. Zaraz wejdziemy, zobaczymy, czy woda jest mocno zimna. Szykuje się jak na wojnę. Ale Mevlut nie ma wędki, on nie łowi. On się śmieje, że ja chciałem wędkę wziąć, bo tutaj się używa normalnie sieci. No i zobaczymy, co on to zrobi. No nie wiem, co on to będzie teraz zrobił. Zęba to o! Poszło! No i są pierwsze. Ale to takie patelniaki małe na razie. Ty, to są pstrągi. To są dzikie pstrągi. A może nie? Nie wiem co. Gdzie masz ten tłumacz? To jest sum, bo już przetłumaczyliśmy. To nie jest pstrąg. Właśnie tak mi nie pasowała jego twarz, tej ryby. Nie pasowały te takie, te ruchy stawały takie smogi. Mamy to pierwszy poważny. A to już jest pstrąg. A może sum? Nie wiem. Nie, sum, dobra, ma wąsy. Mam zobaczyć, jak jest. Maszallah. Maszallah, czyli jak uważnie nas oglądacie, to jest po. To znaczy wspaniale, amazing, to a. Jest maszallah. No tylko to jest po arabsku, ale jest to używane w bardzo wielu krajach. No w Turcji przede wszystkim, ale też i w Iranie było. I w Pakistanie. Kurdowie używają, ale jest muszek. Zdecydowanie bliżej mostku. O wiele więcej ryb jest naraz. I to takich już konkretnie dużych. Tutaj taką jedną mamy już z kilogram, może nawet więcej.
Potem kto to wszystko zje, obrobi. Ale ja jestem... Zjesz to ja wiem kto. Ja jestem pozytywnej myśli, bo Turcy bardzo dobrze robią ryby. I Mewle też jak robił rybę, to robił dobrze po turecku. Jejku, mamy takie miejsce u nas na mapie. Znajdziecie w okolicach Ankary. Miejsce na pstrąga, gdzie ten pstrąg jest bardzo tani. I on jest bez ości w ogóle. Jest tak zrobiony, no rewelacja. Najlepszy pstrąg, jaki jedliśmy w życiu, to właśnie ten koło Ankary. A ja suma dawno nie jadłem. Ciekawe, jak tureckie sumy. A suma to... Ciekawe, jak oni robią. O. I koniczyna. Weź spróbuję w sumie. Znam, ale nie jadłem, tak powiem. U nas też w Polsce rośnie, ale jakoś tak nie jemy. A oni osty jedzą i koniczyny. A że teraz inflacja jest jaka jest, no to trzeba szukać alternatywnych sposobów żywienia. Tak, do Polski wrócimy. Wszystko podobno już jest tak drogie, że trzeba się nauczyć żywić inaczej. Turcy narzekają, że mają jakieś 100% inflacji, a co dopiero u nas w Polsce? Tak. Pokaż. Honey? Honey? Bal? Bal, żeby zamoczyć, tak. Nie smakuje źle. Nie, nie. Tak trochę cebulowo, jakby z szczypiorek trochę. Nie. Taki jest... No jak to takie dzikie rośliny? Trochę mi właśnie zalatuje tym ostem, jak jedliśmy jak na Corona Camp. Ale nie, to szczypiorek nie przypomina. Takie jest nijakie. Po łowieniu, po rybobraniu trzeba oczyścić ryby. Rybobraniu? Ja mówię na to rybobranie. Ale nałowione. Czy to nie są największe, to teraz te najmniejsze zostały. Zaraz wam pokażę. Tak? Góry są. Tak to wygląda. Bra. Daniel, jakie to są ryby? Bo ja widziałam, że jeden to jest sum, a wszystkie mają te wąsy? Wszystkie miały wąsy, wszystko sum. Mhm. To ja suma dawno nie jadłam. Mi się on myli z tym... szczupakiem. No. Co się w śmietanie robi, a sumy się chyba inaczej robi. No zobaczymy. Ale same sumy, ja myślałam, że strągi będą. Może bliżej tarła strągi są, a teraz... A miejsce jest naprawdę zacne. No, godzina wystarczyła, żeby tyle. Podejrzewam, że jakby z dwie godziny porzucał. Godzinę tylko byliśmy? No. Wow. Uwieńczenie dnia. Guli zrobiła ryby, usmażyła, nie dała sobie pomóc. My tutaj przygotowaliśmy... Ale dużo tych ryb, jakoś w tym wiaderku wydawało się, że ich jest mniej. No, będzie wyżerka. Oczywiście po turecku. Cebulka do tego. Ja znalazłam jakieś oliwki. Tutaj od mamy Daniela fasolka marynowana. I oczywiście ekwak. Tamam. No i to już koniec przygód z Mewlutem. Jedziemy teraz zwiedzać Van. Jeszcze się wymieniamy numerami na koniec. No i mamy nadzieję, że jak najszybciej do niego wrócimy. Też dziękuję, Mewlut. To był piękny czas. You gone? Where did you?